W programie Soundboot możemy nie tylko obrabiać pliki dźwiękowe, lecz również je nagrywać. Wystarczy kliknąć w tym miejscu i otwiera się okienko dialogowe, które służy do nagrywania plików. Jeżeli mamy prawidłowo podłączony mikrofon, to widzimy poziom wysterowania sygnału w tym miejscu. Ważne jest, żeby poziom ten nie dochodził do samej góry, żeby wręcz nie zapaliła się tutaj czerwona lampeczka. Będzie to oznaczało, że mamy wtedy przesterowany sygnał, a więc sygnał zniekształcony. W takim przypadku należy obniżyć poziom sygnału, czyli po prostu przyciszyć mikrofon. Oczywiście, jeżeli poziom ten będzie za niski, a więc w tych zakresach tutaj, to sygnał będzie zbyt słaby i będziemy mieli zbyt ciche nagranie. Poziom sygnału możemy w systemie Windows regulować za pomocą tego kontrolera. Tutaj przełączamy się na nagrywanie i ustawiamy odpowiednio głośność mikrofonu. Następnie ustawiamy częstotliwość próbkowania, czyli ten parametr. Tutaj ustawienie go na wartość 44,1 kHz wystarcza w zupełności, żeby nagrywać dźwięk z jakością taką, w jakiej jest on zapisany na płytach kompaktowych. Następnie ustalamy, czy nagrywamy sygnał stereo, czy mono. To powinniśmy ustawić oczywiście w zależności od tego, jakim sprzętem dysponujemy. Jeżeli dysponujemy jednym mikrofonem, który nagrywa rzeczywiście tylko sygnał mono, to ustawiamy mono. Nic nam nie da tutaj ustawienie stereo, jeżeli nie mamy odpowiedniego sprzętu. Pozostałych opcji nie zmieniam. I spójrzmy na dół. Tutaj możemy ustalić, gdzie będą zapisywane nasze pliki dźwiękowe oraz jak się będą nazywały. Standardowa nazwa dla każdego nagrania to Untitled Recording w tym momencie, ale możemy to zmienić i podać tutaj na przykład nagranie. I do tej nazwy będzie doklejany standardowo numer, który będzie się zwiększał. Z każdym nagraniem będzie to numer o jeden wyższy. Opcjonalnie możemy tutaj ustawić na przykład datę. Tu mamy datę w formacie miesiąc, dzień, rok, a tutaj dzień, miesiąc, rok. Ja pozostawię to na tym wyborze, numer, i następnie ustawię jeszcze miejsce, w którym powinny być zapisywane moje pliki. Ja chcę zapisywać je po prostu na pulpicie, i tutaj utworzę nowy folder nagrania. Tutaj na dole widzimy jeszcze informacje, jak dużo miejsca mamy na dysku i ile godzin nagrania możemy wykonać. Żeby teraz rzeczywiście zacząć nagrywać, klikamy na ten przycisk i rozpoczynamy nagranie. W trakcie nagrywania możemy zaznaczać sobie odpowiednie miejsca w nagraniu, stawiając znaczniki. W tym momencie postawiłem pierwszy znacznik. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy w tym miejscu. Nasze nagranie jest już gotowe, zostało zapisane w tej lokalizacji. I jednocześnie umieszczone w panelu pliki i otwarte do edycji. Posłuchajmy go. I rozpoczynamy nagranie. W trakcie nagrywania możemy zaznaczać sobie odpowiednie miejsca w nagraniu, stawiając znaczniki. W tym momencie postawiłem pierwszy znacznik. Jeżeli chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy w tym miejscu. Znaczniki, jak mówiłem, służą do zaznaczania pewnych miejsc i możemy później łatwo do nich przechodzić. Na przykład klikając teraz na ten przycisk, przesunąłem. Ten kursor, właśnie do miejsca, w którym jest znacznik. Znacznik mogę sobie przesunąć, mogę przesunąć go w to miejsce, czy wręcz usunąć, klikając na nim prawym klawiszem myszy i wybierając tą opcję. Więcej o znacznikach powiem w jednym z kolejnych filmów, a za chwilę przyjrzymy się nieco bliżej temu oknu edytora.